Pod koniec marca Wisłą z Gdyni przypłynęło do Warszawy pierwsze przęsło Mostu Północnego. Kilka dni temu rozpoczęła się operacja podnoszenia z barki 63-metrowego przęsła. Trzeba było podźwignąć 450 ton na wysokość 20 metrów. Skomplikowana operacja zajęła budowniczym mostu 9 godzin. Wieczorem brakowało już tylko centymetrów. Spawanie konstrukcji w jedną całość może zająć kilka tygodni. W Mazowieckim Centrum Kultury odbyły się warsztaty, podczas których ludowi artyści uczyli starszych i młodszych, jak przygotowywać palmy czy pisanki. Stawiły się całe rodziny. Własnoręcznie wykonane baranki i koguciki też mogą pięknie ozdobić wielkanocny stół. Ludowe tradycje związane z tymi wiosennymi świętami wciąż budzą ogromne zainteresowanie. Kolejne pokolenia, nawet w dużych miastach, chętnie uczą się je podtrzymywać. Ptaki wodne, zwierzęta wodne i lądowe z zainteresowaniem przyglądały się trzeciemu już biegowi dookoła zoo. W głównej konkurencji wystartowało blisko 900 osób. Dziesięciokilometrowa trasa przebiegała trzykrotnie główną aleją ogrodu. Zwierzęta wiernie kibicowały zawodnikom. Zebra nawet próbowała do nich dołączyć. Na poszukiwanie wiosny do Parku Skaryszewskiego wybrali się członkowie koła fotograficznego przy Domu Kultury Zacisze. Pod opieką instruktora Andrzeja Sety rozpoczęło się wielkie fotografowanie. Przyroda stanęła na wysokości zadania i też się przygotowała. Fotograficzny plener zachwycał, aż trudno było wybrać ujęcie. Od dawna wiadomo, że to nie sprzęt, tylko człowiek stojący z drugiej strony obiektywu decyduje o ostatecznym kształcie zdjęcia. Fachowych ocen dokonywano zatem od razu na planie. Wiosna została zatrzymana w obiektywie. Świąteczny poniedziałek w warszawski ogród botaniczny w Powsinie zaprasza na Dzień Magnolii. Oczywiście towarzyszą im inne barwnie rozkwitłe drzewa i krzewy. Ale magnolie są wyjątkowe. Warto wybrać się na świąteczny spacer i zobaczyć te wspaniałe kwiaty w niespotykanych ilościach. Kwietną wiosnę składamy wszystkim widzom kroniki życzenia wesołych świąt. www.um.warszawa.pl